Cześć wszystkim, mam na imię Ania, to jest Andrzej. Cześć. I dzisiaj zajmiemy się przygotowaniem podłoża do borówki. I przygotowaliśmy podłoże kwaśne OPH 4 do 4,5, keramzyt z jednej z firm, który służy do drenażu uprawy i ściółkowania, Korei Glaston. I udało nam się zakupić perlit, który zamierzamy dodać do spulchniania nawierzchni. Mamy taki nawóz, zakupiliśmy granulowany do roślin kwaśnolubnych. Podzielimy, ponieważ mamy 4 sadzonki, więc podzielimy sobie ten worek na pół i w takich proporcjach będziemy odpowiednio sadzić pod jedną sztukę każdej borówki. I teraz tak, wysypujemy na taczkę torf, dodajemy perlit w odpowiedniej ilości, mieszamy to. Jeszcze poproszę więcej tego perlitu. I keramzyt. Śmiało, śmiało. Dziękuję. Można do tego wykorzystać większe naczynie, bądź po prostu, jak jest dzisiaj akurat pada deszcz, ale jak jest mokro, jak jest sucho, możemy spokojnie to zrobić na zewnątrz. Dosypujemy keramzyt, staramy się dokładnie go wymieszać. Jeszcze troszkę poproszę. Jeszcze należy dodać do roślin kwaśnolubnych nawóz, natomiast ten nawóz w proporcji około, mamy tutaj z jednej firmy, nie będziemy tu robić reklamy, ale chodzi o nawóz taki, żeby się wolno rozkładał i żeby obniżał pH. Też go tu wymieszamy. I tak przygotowane podłoże posłuży do posadzenia dzisiejszej borówki. Trzymane podłoże ma w tym momencie 4,5 pH, wystarczająco do borówki. W tym miejscu będziemy sadzić borówkę. Zostało przygotowane 10 dołków o wymiarach 60x40, głębokość 40. Podłoże jest o zróżnicowanym pH. W niektórych miejscach są miejsca po takie gliniasto, można powiedzieć, gliniaste. Ziemia jest dość żyzna, natomiast pH znacznie trzeba obniżyć. Posadzimy tutaj właśnie boróweczkę. Dobrze. Do borówki na dno każdego dołka włożymy folię po to, żeby utrzymywała wilgoć. Folię należy w taki sposób ułożyć, żeby folia stworzyła rynienkę na tą taką, żeby ewentualnie ta woda, która będzie się zgromadzała, utrzymywała wilgoć. Teraz tak, na dno, jak jest już położona folia, wsypujemy torf wymieszany odpowiednio o odpowiednim pH, z kramzytem, z nawozem zakwaszającym. Z przygotowanego wcześniej dołka zasadzimy borówkę 5-letnią Blue Gold. Cześć. Przygotowaliśmy 5-letnią borówkę, która została zakupiona z firmy, z gospodarstwa takiego szkółkarskiego. I posadzimy teraz we wcześniej przygotowany grunt. Boróweczka wygląda przyzwoicie. Dobrze by było, żeby się przyjęła. Obsypujemy ładnie dołek. Ona zaczęła wypuszczać nam ładnie tutaj już listki.
wygląda posadzona już borówka i 10 krzaczków po kolei. Pierwszy od lewej to jest krzak dwuletni i po kolei już następne to są krzaczki trzyletnie w rozstawach co półtora metrów, co półtora metra, około powiedzmy tam jest 1,50 m. Każdy krzaczek oczywiście jest inny. W transporcie niektóre gałązki, jak widać, delikatnie się uszkodziły, ale i tak ładnie to wygląda. Przygotowujemy teraz, w następnym odcinku przygotujemy miejsce, wyrównamy jeszcze do końca tutaj ten grunt i będziemy chcieli wyściółkować i wykorować, korą obsypać te krzaczki. Ostatni krzaczek to jest krzak pięcioletni. Ten krzak był posadzony jako pierwszy. Też jak widać tutaj pojedyncze gałązki uległy zniszczeniu. Czy w tym roku powinien owocować? Czy w tym roku zaowocuje? Ja myślę, zobaczymy, że tak. Także pozdrawiam. Pozdrawiamy. Andrzej i Ania. Pa. Pa. Piszcie do nas komentarze. Zapraszamy do komentarzy, do komentowania. Pa. Jak fajnie. Także przesadzamy ogóreczki posiane. Albo chwasty. Albo chwasty. Jeszcze nie wiemy. Może napiszecie do nas komentarz, co to jest.